Piotr Szkocki, witam Państwa i zapraszam na Teletydzień. Miłośnicy biegania i chodzenia sprawdzili swoją kondycję, a przy okazji pomogli w zbiórce pieniędzy na rehabilitację Filipka Janasika. Chłopiec urodził się w 25. tygodniu ciąży i dzielnie walczył o życie. Teraz rodzice walczą o to, by było ono jak najlepsze. Gdy się urodził, ważył niecały kilogram. Przez pierwsze 5 miesięcy życia jego domem był szpital. Chłopiec przeszedł przez wiele zabiegów, w tym operację oczu. Przez cały ten czas oddychał za niego respirator. Lekarze nie dawali bliskim dziecka wielkich nadziei na to, że będzie lepiej. Ale chłopiec walczył. Dziś, dzięki rehabilitacji i ciężkiej pracy rodziców, chłopiec zaczyna się usamodzielniać. Zbiórka pieniędzy z biegu zostanie przeznaczona na zakup sprzętu, który ma pomóc mu w poprawie widzenia. Dziękujemy bardzo i jeszcze chcielibyśmy podziękować wszystkim organizatorom całej zbiórki, każdemu, kto pobiegł, kto poszedł, kto dołączył się, kto upiekł ciasto. Każdemu chcielibyśmy po prostu podziękować za to, że się zaangażowali. Bieg charytatywny zorganizowali członkowie klubu Dzik Police. Został on połączony z trzecim przełajowym testem Coopera, czyli próbą wysiłkową, która pozwala określić własną formę. Na mecie zjawiło się ponad 200 uczestników. Wśród biegaczy znalazła się m.in. brązowa medalistka olimpijska z Rio, zapaśniczka Monika Michalik, która pobiegła razem z siostrami. Był to fajny dla mnie bieg, takie fajne doświadczenie. Nie powiem, że się nie zmęczyłam, bo się zmęczyłam oczywiście, te przeszkody, ale to było przyjemne i fajne i też, jeżeli będę mogła, jeżeli mój sport, moje takie obowiązki sportowe pozwolą mi, zawsze będę przyjeżdżać i promować takie biegi i taką pomoc. Test Coopera został opracowany przez amerykańskiego lekarza Kenneta Coopera na potrzeby amerykańskiej armii w 1968 roku. Test polega na nieprzerwanym 12-minutowym biegu. Jego celem jest określenie maksymalnej wydolności tlenowej, która jest wyznacznikiem kondycji fizycznej. Podczas trzeciej edycji biegów w Policach najlepszą kondycją wykazał się Bartosz Nowicki. Zbiórka pieniędzy okazała się owocna. Zebrano brakującą kwotę na zakup sprzętu CI.